Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu 4 Ligi Pomorskiej pomiędzy Gryfem Słupsk a Gromem Nowy Staw, wygranym przez drużynę gości 1-0. Bardzo proszę o komentarz do tego spotkania trenera zespołu gości, pana Grzegorza Objawa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Myślę, że po trudnym meczu zespół gospodarza postawił bardzo wysoką poprzeczkę. No my zareagowaliśmy pozytywnie po tym ostatnim meczu, który przegraliśmy u siebie. Uważam, że taki sprawiedliwy wynik to chyba ten jeden z lekkim wskazaniem na Gryfa, no ale sport jest taki, że liczy się to, co w bramce. My dzisiaj byliśmy skuteczniejsi. Kilka sytuacji, które Gryf stworzył, mógł zamienić na bramkę, no, był nieskuteczny. Z przebiegu meczu, tak jak powiedziałem, no, z lekkim wskazaniem dla Gryfa. Ja się cieszę, że pozytywnie zareagowaliśmy po tym przegranym meczu u siebie. No, ja jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Mieliśmy dzisiaj taki moment trudny, bo dwie czerwone kartki w poprzednim meczu, trochę kontuzji, więc skład był taki trochę eksperymentalny, ale chłopcy jakoś tego wybrnęli i cieszę się zwycięstwem. Dziękuję bardzo. Teraz komentarz do tego spotkania trenera zespołu gospodarzy Gryfa Słupsk, pana Krzysztofa Millera. Serdecznie dzień dobry. Przede wszystkim na początek chciałbym powiedzieć, że ja pomimo tego wyniku jestem zadowolony ze stylu drużyny. Może nie inaczej. Sytuacje, które sobie stworzyliśmy w pierwszej i drugiej połowie, tak jak mieliśmy problem z tym, skonstruowaniem tych akcji w polu karnym przeciwnika, tak dzisiaj tych sytuacji było sporo. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, ale sama gra uważam była dobra. Co musimy dołożyć teraz finalizację i w każdym meczu myślę, że krok po kroku będzie coraz lepiej. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Że 16 miejsce, to będzie teraz chyba niżej, bo będzie ciężko. Tam do końca jeszcze chyba 10 kolejek, tak zostało. No właśnie, troszeczkę więcej jest czasu. Na razie mamy tak porażka, zwycięstwo, ale taki zespół jak dzisiaj z górnej połowy tabeli, piąte, teraz czwarte podaje się chyba miejsce już, to z takimi przeciwnikami też nie będziemy się mierzyć. Widać, że zespół był układany bardzo dobrze, mądrze grał w defensywie, bo pomimo tego, że tak dobrze zespół gości grał w defensywie, my te sytuacje sobie tworzyliśmy. To jest na duży plus. Myślę, że z drużynami teraz, które będziemy robić mecze, są troszeczkę z niższej półki. Oczywiście nikogo nie lekceważymy. 100% przygotujemy się do następnych meczów i musimy walczyć. Tak naprawdę w każdym meczu chcemy wygrać dla kibiców, dla nas, dla Gryfa po prostu. I naprawdę dzisiaj widać było, że zawodnicy zostawili zdrowie, same tutaj kibice, podejście kibiców bardzo fajne, wsparcie, że była walka, cieszy to nas. Na pewno będziemy musieli się odwdzięczyć 3 punktami w następnym meczu, czy to meczu pucharowym. Ja jak mogę to powiedzieć, to ten, że ten bardzo fajnie graliście w piłkę, naprawdę to biło było na to popatrzeć. Nie ma co się, że tak powiem, dramatyzować, bo wy sobie poradzicie w tej lidze. Jest dużo więcej słabszych zespołów, naprawdę fajnie, fajna praca, widać, że to jest poukładane, fajnie były budowane akcje, więc no, wiadomo, no, sport jest taki, że się czasami przegrywa. Ja mam pytanie do Bekatynarów. Za 4 dni się widzimy ponownie na Pucharze Polski. Czy jakieś perspektywy, jakieś plany? Oczywiście dla nas priorytetem jest Liga, jest to dla nas w tym momencie najważniejsze, ale oczywiście będziemy chcieli w Pucharze też wygrać, grać o zwycięstwo w każdym meczu. Przede wszystkim chcemy, żeby ta drużyna się zgrywała i każdy mecz jest dla nas kolejnym doświadczeniem. 4 dni to trochę czasu jest, na pewno będziemy chcieli się dobrze do tego spotkania przygotować. Dziękuję. Pan Grzegorz? No, ja wierzę w to, że w trochę innym składzie tutaj przyjedziemy, bo te osoby, które dzisiaj nie grały, gdzieś tą pauzę odpauzowały. No, ci, którzy mają kontuzję, jeden już trenuje, także chyba też trochę w innym zestawieniu będziemy. Aczkolwiek jeden, chociaż pokażę, to się nie liczy. Jeden dzisiaj chyba za kartkę dostał 4. żółtą kartkę. No, wiadomo, to będzie nowy mecz, inny mecz z fajnym przeciwnikiem, który fajnie te akcje buduje. Na pewno nie będzie tutaj łatwo, tak jak było dzisiaj.